Już w sobotę o godzinie 10 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie rozpoczną się uroczystości święcenia nowego biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej księdza profesora Henryka Weimana, dotychczasowego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Ksiądz profesor został nominowany do funkcji kilka tygodni temu przez samego papieża Franciszka. Nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore, będzie głównym konsekratorem nowego biskupa. Współkonsekratorami będą metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga oraz ordynariusz diecezji sosnowieckiej biskup Grzegorz Kaszak. Konsekratorzy udzielają święceń nowemu biskupowi. Ksiądz profesor Henryk Weimann jako cele swojej misji wskazuje m.in. wspieranie działań obecnego arcybiskupa oraz kontynuowanie swojej posługi przybliżającej do kościoła szczególnie młodych ludzi. Biskup nominat Henryk Weimann urodził się w Choszcznie i w grudniu skończy 55 lat. Na funkcji zastąpi księdza biskupa seniora Mariana Błażeja Kruszyłowicza.